Witam serdecznie w kolejnym unboxingu, tym razem gry od Simon Games, Rainera Knizi, Modern Art. Gra, która już z nami jest od 92 roku. Miała mnóstwo przedruków, wydań. Różni wydawcy brali się za ten tytuł, m.in. Oin Games i Rebel brał udział w międzynarodowym wydaniu. Gra ma bardzo fajne przetematowienia, chociaż no zawsze jest głównym tematem ta sztuka, ale jest różnej, widać różnej odsłony. Na BGG jest polskiego tutaj użytkownika wersja print and play, gdzie mamy Picasso, inne rzeczy. Tutaj mamy taką, w przypadku Simon Games mamy typowo taką nowoczesną sztukę. Ale sama gra. Grę poznałem jakieś rok temu. Udało mi się zagrać chyba ze dwie partie. No i muszę przyznać, że zrobiła na mnie mieszane uczucia, bo no jak licytację w grach lubię, to lubię, kiedy ona jest częścią całości, czyli powiedzmy tak jak Age of Steam, połowa to jest burzliwa licytacja, a połowa to jest właśnie część na mapie. Tutaj tak naprawdę, tutaj ta gra sprowadza się tylko i wyłącznie do tego, jak skorzystamy z mechaniki licytacji. Te licytacje są różne. Jest licytacja w ślepo, licytacja jednej szansy, licytacja na zasadzie, czy zapłacę za tą cenę, którą zaoferował aukcjonariusz. No i my musimy się tutaj w tym nauczyć poruszać i zrozumieć cały ten system zależności, jaki jest w tej grze. Jak wymusić na innych graczach tak, żeby te obrazy, na których nam zależy, sprzedawały się i trafiały później na rynek, podbijały w ten sposób cenę. Więc gra nie należy do prostych, to nie jest lightowa gra, w którą można pograć z każdym. Na pewno wymaga odpowiedniej ekipy, no i na pewno wymaga tutaj sporego czasu też zainwestowania w kolejne rozgrywki. Tutaj jest instrukcja, ma tam, nie wiem, kilkadziesiąt stron, znaczy no 20 tam części, ale tak naprawdę dwie, trzy strony stąd to są zasady, a reszta to jest po prostu wizualizacja tych artystów. No, te wydanie ma piękny drewniany młoteczek. Widziałem właśnie w różnych tam materiałach reklamowych, że młoteczek był po prostu tekturowym znacznikiem. Tutaj jest drewniana sztaluga, drewniany młoteczek, więc wydanie jest fajne. Duże karty, takie jak coś ale Dixit, chyba ten rozmiar, czyli 60 na chyba 120. Bardzo fajnie zilustrowane tymi grafikami. No ale chcemy teraz troszkę więcej w nią pograć i być może uda się nagrać jakiś odcinek tylko o niej, bo no, gra zasługuje gdzieś tam na uwagę. Mimo, tak jak mówię, 22 lat na karku, to w dzisiejszych czasach, kiedy wiele gier jest do siebie podobnych, to tak naprawdę ten starość wnosi nam coś świeżego do naszego grania. To jest gra, która nie pokaże wam, że robicie coś dobrze, źle. No, na koniec będzie jakiś wynik, ale ciężko będzie po pierwszych partiach, mam wrażenie, przynajmniej mi było ciężko znaleźć jakiś taki punkt zaczepienia, w którą stronę iść na przyszłość, więc myślę, że to jeszcze parę partii przede mną, zanim coś tam kliknie i zacznę rozumieć zasady. No a tak jak widzicie, gra wydana jest prześlicznie. No, zadziałał trochę efekt FOMO, bo gra była przez długi czas niedostępna. Pojawił się gdzieś ten dodruk Simon i u nas w Polsce, z tego co widziałem, na razie Planszostrefa ma tylko w swojej ofercie kilka sztuk, więc no, skusiłem się na zakup. A mam nadzieję, że no, mamy tutaj, tak jak wiecie, miłośników i trick takerów, i miłośników licytacji, więc myślę, że gra na pewno dostanie spory kredyt zaufania i mam nadzieję, że uda nam się w nią więcej pograć, bo tak jak słychać właśnie gdzieś opinie, recenzje osób, które w to więcej pograły, to gra jest naprawdę genialna. Tylko no, tak jak z każdym geniuszem, wymaga zrozumienia i cierpliwości. Także no, ode mnie duże zaciekawienie, jeśli chodzi o ten tytuł. Myślę, że warto spróbować. No, grafiki są po prostu
Fenomenalne. Nie jestem jakimś tam znawcą współczesnej sztuki, ale wybrali naprawdę ciekawych artystów, bardzo różnych. Karty są. Z jednej strony papier się wydaje cienki, ale jest wykończenie płócienne, więc myślę, że wytrzymają swoje. No i tak jak tu jest, widzicie te symbole na górze, to są właśnie rodzaje licytacji. To jest ta z kółeczką licytacja w ślepo, czyli wszyscy wyciągają zakryte pięści z kasą. Licytacja z gwiazdką, to podajemy tylko jedną cenę. Oko nie pamiętam, jaka to była, chyba taka zwykła otwarta licytacja, że każdy po prostu krzyczy tak jak licytacje obrazów wyglądają. Licytacja podwójna jest ciekawa. Oto jest to z dolarem, to jest po prostu licytacja, że aukcjonariusz mówi cenę. Chcecie, to kupujcie, jak nie, to ja za tą cenę wezmę, na takiej zasadzie. No, grube takie pokerowe sztony z plastiku, więc naprawdę za tą cenę rewelacyjne wydanie. Także no, warto nawet gdzieś przychomikować, jak się skończą nakłady, bo myślę, że no niedługo znowu będzie posucha, jeśli chodzi o ten tytuł. No, to jest ryzyko pewnie dzisiaj dla wydawcy wydawać tego rodzaju grę. No, gra, która chodzi tak naprawdę na, myślę, 4-5 osób. Przy trzech raczej bym nie siadał. Nie ma wariantu solo, więc taki no, twardy zawodnik, jeśli chodzi o rodzaj gier. Ale myślę też, że przez to warta właśnie z próbowania. Jest to na pewno coś innego. Bardzo mi się podoba ta gra, która się tworzy nad stołem. No bo tak jak powiedziałem, tu mamy tylko tą mechanikę licytacji, ale my sami tak naprawdę tworzymy tę grę. Sami staramy się promować artystów. Jest też pewnie jakiś element taki troszkę negocjacyjny, wciskania kitu, opowiadania. Ale chcemy w jakiś sposób przeciągnąć na swoją stronę innych, żeby zagrali karty z naszymi obrazami, że tak powiem, z tymi, na których nam zależy, bo im więcej obrazów się sprzeda w ciągu rundy, tym więcej dostaniemy pieniążków na kolejną rundę, więc tutaj musimy tymi pieniędzmi mądrze inwestować. No, ja polecam do sprawdzenia, póki jest. Dzięki serdecznie za obejrzenie i pozdrawiam serdecznie. Hej.